Szanowni Państwo, jestem bardzo miło przywitać Państwa na dzisiejszej konferencji dotyczącej takiej inauguracji obchodów roku Mariana Jerzymowicza. Chcielibyśmy się Państwa poinformować o najważniejszych planach, zadaniach, które sobie postanowiliśmy zrealizować, ale przede wszystkim chciałam przywitać się wśród naszych gości Pana Prezydenta doktora Romana Szaloneja, ale również inicjatorów ogłoszenia roku Mariana Jerzymowicza, Pana Elżbietę Kwiatkowską-Wyrd i Pana Leszka Solerka. Chciałam bardzo podziękować w tym miejscu władzom miasta i radnym za przychylne rozpatrzenie tej inicjatywy i tego wniosku, bo myślę, że takie święto związane z obchodami 110. rocznicy Mariana Jerzymowicza wpisuje się w taki ważny dla nas rok, w którym chcemy i pokazać, i przypomnieć sylwetkę poety. Powiedziałbym tak, że rok Jerzymowicza ważny jest również dlatego, żeby na przekór wszystkiemu mówić, że czytanie, myślenie o czytaniu, przerzucanie kartek, nawet jeśli one są na stronie tabletu czy tam jakiegoś innego e-booka, jest po prostu ważne, tak? I trzeba o tym mówić w szkołach, w tym, niezależnie od wszystkiego trzeba biblioteki budować, rozbudowywać, uatrakcyjniać, poprawiać, wtłaczać łopatą, kilofem tą wiedzę do tych zakutych łbów naszych, bo inaczej tego nie mogę nazwać, a po prostu. Chcemy rozpocząć dniami Jerzymowicza w miesiącu maju, w miesiącu urodzenia poety, między 12 a 18 maja. I przede wszystkim rozpoczniemy te obchody wykładem takim inaugurującym rok, przygotowanym przez pana Karola Maliszewskiego, znawcę, który o Jerzymowiczu już popełnił sporo opracowań, ale też ma dużą wiedzę. Ale również te obchody będą zaproszeni inni znani i uznani twórcy, ale również przyjaciele, znajomi, którzy jeszcze pamiętają bezpośrednio pana Jerzymowicza. A może pytanie nie tylko taki bardzo szkolny i oficjalny program obchodów, to zaproponowaliśmy również sporo takich działań, przede wszystkim promujących. Chcemy wyjść z tą poezją i na City Lighty, na przystankach, ale również chcemy te wiersze, powiem tak kolokwialnie, rzucić na chodnik, czyli chcemy pomalować je na przestrzeni miejskiej na chodnikach, żeby nasi mieszkańcy potykali się o tą poezję, która nie jest łatwa. Ona nie jest łatwa ani dla wyrobionego czytelnika, tym bardziej dla osób mało czytających, ale wszelkie próby trzeba podejmować. Myślę, że jeśli będzie to atrakcyjna forma i formuła, to jest szansa, że jednak w świadomości Wałbrzyszan, być może również turystów, postać Mariana Jerzymowicza będzie zupełnie w innym świetle postawiona niż w tej chwili.